Siemacie ludzie, z tej strony Damian. Witam was w kolejnym tutorialu dotyczącym WordPressa. Dzisiaj mówimy sobie ciekawy, interesujący wręcz motyw, tak zwany Page Lines, którego wersję mam demonstracyjną i mimo wszystko ten motyw posiada naprawdę wiele niesamowitych funkcji i możliwości edytowania dzięki prostym zasadom złap-rzuć, czyli drop-drop. Taki interfejs graficzny, coś jak z cząsteczki na przykład w Expresso w Cinema 4D, mniej więcej taki przykład. Ta sama zasada interfejsu graficznego. Posłużę się dzisiaj na moim blogu, ponieważ żeby ściągnąć taki motyw, ogólnie żeby grać jakiś motyw, musimy mieć dostęp albo do FTP, albo możliwość właśnie wgrywania motywów na naszego bloga. Ja sobie przejdę do kopkitu i z tego miejsca wystarczy, że sobie wybrę motywy i zainstaluję sobie motyw. Ja go mam zainstalowanego, ale pokażę wam mniej więcej, jak w prosty sposób można go znaleźć. Wystarczy pisać Page Lines. Kliknąć szukaj. I szukamy sobie Page Lines. Page Lines. To jest simply catch. I jest, mamy tutaj nasz motyw, który chcemy zainstalować. Jest on w wersji demo, czyli nie wszystkie możliwości są w nim dostępne, pomimo tego i tak ma on naprawdę wiele, ale to wiele możliwości. Wystarczy kliknąć zainstaluj, ja już mam zainstalowany, jak widzicie, aby pojawił się on w naszych motywach. Potem wchodzimy do zakładki motywy, bądź po prostu zmieniam zarządzaj motywami i włączę sobie Page Lines. Na tym motywie ułożyłem jedną stronę w dosyć fajny sposób. Jest to strona dla pewnej małej grupy odbiorców, więc naprawdę wielkiej możliwości tam nie potrzeba. Zobaczymy, jak to wygląda na razie. Wygląda to w ten sposób, dosyć prosto. Przed chwilą tutaj troszkę edytowałem, żeby sobie przypomnieć. Mniej więcej przygotować się też do tutoriala. No i dobrze. Odkąd aktywowałem Page Lines, pojawiła się nowa zakładka w moim panelu administracyjnym, właśnie Page Lines, z którą mogę edytować. Pierwsze to jest dashboard, czyli takie aktualności, centrum wiedzy od właśnie Page Lines, co się nowego wydarzyło, co tam się dzieje, get started, czyli jak zacząć. Tu jest jeszcze jakiś tutorial, który pokazuje fajną funkcję, jak budować fajny motyw, można sobie też obejrzeć, pomoże. Ale postanowiłem nagrać też ten tutorial z powodu tego, że jak sam szukałem czegoś ciekawego, jakichś ciekawych informacji na ten temat na internecie, ciężko było coś znaleźć w polskim języku, więc postanowiłem sobie, że nagram taki wstępny tutorial do tego, a jak kto będzie chciał, to po prostu... O kurczę, to po prostu coś kliknąłem. Sam się w to wgłębi, bądź jak coś zawsze służy pomocą, nie ma problemu. Dobra, przejdźmy na podstawowe funkcje. Zobaczmy sobie na początek do Site Options. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy ciekawe funkcje. Możemy sobie podłączyć naszego Page Lines z Facebookiem, Twitterem bądź Google. Możemy sobie zmienić, jeśli chodzi o nasze wpisy, ich możemy zmienić ich budowę. Czyli na przykład ja mam tutaj wybrany tytuł, obrazek i tekst. I jest tutaj zaznaczone właśnie coś takiego. Mogę sobie zmienić na obrazek koło tytułu, a pod spodem tekst. Zobaczmy, wystarczy wziąć save. Poczekać, aż się załaduje. Bądź jeszcze raz odświeżę. O, i widzicie, mój obrazek przeniósł się właśnie na mniej więcej na równi z tekstem, a pod spodem się z tytułem, a pod spodem jest tekst. Mnie się to średnio podoba, wrócę do poprzedniego ustawienia, czyli tekst na samej górze. Wygląda to dosyć ciekawie moim zdaniem. O, właśnie w ten sposób. Idąc wyżej, tutaj już nie mamy wielkiego pola do popisu. Zobaczmy sobie, co mamy w Layout Editor. Tutaj możemy sobie zmienić na przykład budowę naszego layoutu. Na przykład ja teraz mam mój panel z prawej strony. Mogę go zmienić na przykład na lewą stronę. Zapiszę sobie. Będzie on teraz po lewej stronie, co wygląda moim zdaniem także okropnie. No i denerwuje mnie to. Coś się uczyło. O, właśnie z tej strony jest. A na dodatek tego mogę sobie sam korygować wielkość moich kolumn. Czyli na przykład jak mam jakieś fajne pokazy slajdów czy coś, mogę sobie zwiększyć. Na przykład damy sobie o 500 na 600 dla przykładu.
tym momencie sobie odświeżę. To moja ta lewa część się powiększyła. Ja sobie mogę to z powrotem na przykład zmniejszyć, tak jak było. Na przykład 298. Odświeżam sobie. Kurzam się. Łapie mnie irytacja. Mam ochotę rzucić myszką, ale chociaż wiem, że ona jest niczemu winna. I wracamy do tego punktu wyjścia, w którym byliśmy. Jeszcze raz zobaczmy, jak to będzie wyglądało po prawej stronie. I dla przykładu jeszcze raz zmienię, żeby może było lepiej widać. Z tej strony lepiej działa. No właśnie, o to mi chodziło. Można sobie teraz zmienić swoje slajdy. Powiększyć je na większy rozmiar, żeby to ciekawie wyglądało. No, jedziemy dalej. Możemy sobie na przykład zmienić dwa panele, albo jeden z tej i jeden z tej, czyli na przykład w ten sposób. Powinno to jeszcze ciekawie wyglądać. Odświeżamy. I mamy guzik, bo nie dodaliśmy widgetów na lewy panel, bo w tym momencie się rozkaprysił i sekundarnie mamy tutaj naszych widgetów, ale to nie ma problemu, nie szkodzi, jest to wersja demonstracyjna. Dobra, jedziemy dalej. Przechodzimy dalej do Side Options i patrzymy sobie na Color Control. Tutaj w tym panelu możemy sobie zmienić nasze tło. Aha, jeszcze jedna rzecz. Website. Tutaj na przykład mamy właśnie logo. Możemy sobie grać. Wystarczy kliknąć Upload Image, wybrać nasze logo. Ja już przed chwilą to grałem, tak z woli przypomnienia. I mamy nasze logo, które możemy również zaraz zmienić. Fajny sposób. Wróćmy teraz z powrotem do Color Control. I mamy na przykład Contact Background. Możemy sobie zmienić tutaj kolor. Zobaczmy. Wiem, brzydki wybrałem, okropnie. Ale co tam? Wkurzamy się oczywiście, denerwujemy się. I nasz tutaj panel w środku jest różowy. Więc teraz wystarczy zgrać zdjęcia lalek Barbie, kwiatuszki, róże, czy jakieś tam inne. I będziemy mieli super Barbie fan forum. Ja jednak powrócę. Na przykład weźmy tak dla różnorodności jakiś odcień szaro-niebieskiego. Weźmy sobie tak. Nie patrzę, żeby to estetycznie wyglądało. Chcę wam tylko opisać całą funkcjonalność Bench Lines. Wkrótce. O, na przykład w ten sposób. Zatem mamy niebieskie tło. A moje logo, raczej typograf, nie logo. Logotyp, przepraszam bardzo. Nie wiem, czemu wpadło mi typograf. Logotyp, bo budowany jest z samego tekstu, czyli logotyp. Logo to jest sam znak graficzny. Wygląda tak, na nie inaczej, bo jest przystosowany raczej pod czarne tło na moim poprzednim motywie, dlaczego tak jest brzydko. Ale to jest też mniejsza z tym. Tutaj też mamy różne opcje właśnie naszego zdjęcia. Jeśli sobie zmienimy, możemy, żeby się nie powtarzał, może się powtarzać pionowo bądź poziomo. Tak samo jeśli wgramy go i na przykład tutaj będzie jakiś pasek, a chcemy, żeby, znaczy tu będzie jakiś pasek, a chcemy, żeby ten pasek był tutaj, wystarczy sobie, można też edytować właśnie tutaj przez poziome i pionowe ustawienia i ten motyw będzie się tam fajnie przesuwał. I zapiszemy. Tu mamy jeszcze na przykład kolory odnośnika tekstu, głównego tekstu, kolor, więc naprawdę edycji jest bardzo dużo. I trzymając się dalej właśnie stosunku tekst, możemy sobie zmienić w różnych miejscach naszą czcionkę. Przykładowo weźmy sobie tu, zmieńmy na jakiś taki wykuźny, fajne te czcionki. Helvetica niech będzie. Na Helvetica. Możemy jeszcze bardziej edytować właśnie tutaj nasz tekst. Możemy sobie zmienić na przykład na italic. Będzie bardziej tak jak kursywa wyglądał. Weźmy sobie, odświeżmy. I nasz tekst na przykład teraz właśnie w menu został zmieniony. Wygląda on inaczej. Welcome też się tutaj zmieniło. Czyli w ogóle w różnych obszarach naszego motywu możemy sobie zmieniać czcionkę. Co jest bardzo fajną sprawą,
bo sami decydujemy, jaka czcionka jest dopasowana pod naszego bloga. A sami wiemy, że typografia ma bardzo wielkie znaczenie, bo na przykład wyobraźmy sobie Comic Sans na okładce Colina McRaeli. Tą czcionkę, no, wyglądałoby to być śmiesznie. Wiem, że podałem bardzo krytyczny przykład, no ale chodzi mi o po prostu duży kontrast. Tu mamy dalej, mamy handle footer, takie po prostu opisy. To raczej tutaj jest nas mało interesujące, na przykład navbar. Chodziło mi na razie o blog post, także możemy sobie zmienić tutaj budowę naszego wpisu. Co się ma tutaj dziać. Tak samo tutaj mamy sieci społecznościowe. Przejdźmy sobie teraz jednak do opcji drag drop, która jest naprawdę najbardziej najciekawszą opcją możliwą właśnie tutaj. PageLines ma to do siebie, że możemy zbudować kilka template'ów, czyli kilka różnych domyślnych ustawień pod każdą stronę. Dzięki temu przechodząc po stronach, przykładowo na przykład poradniki sobie wejdę, każda strona może mieć inną funkcję i inną budowę, w zależności od tego, jak ustawimy, jaki template ustawimy w danej podstronie. Tak sami widzicie, strona główna była z wpisami, a teraz przechodzę na przykład na poradniki, można sobie tutaj robić odnośniki ze zdjęć i na przykład tam poradnik 1, poradnik 2, poradnik 3, zbudowany właśnie z pokazów slajdów, co wygląda bardzo atrakcyjnie na różnego typu takich blogach, jak ktoś się zajmuje fotografią, czy na tutoriale do Photoshopa nagrywa, to dzięki zdjęciom można zrobić taki ciekawszy obraz, ciekawszy look swojego bloga. Co mamy dalej? I właśnie możemy zmieniać każdy obszar różnorodny naszego bloga, czyli stopkę główną, główny środowisko tutaj naszego bloga, no i stopkę tutaj na samym dole w przypadku wersji demonstracyjnej. W wersji full naprawdę jest to jeszcze więcej możliwości, jeszcze bardziej rozbudowane, choć nie ma co narzekać, naprawdę i tak mamy sporo do czynienia. I teraz tak. Kontekst to tutaj, to odpowiada nam za nasze wpisy, czyli jeśli mamy to w podstawowym template'cie, widzimy wpisy, ale my sobie to usuniemy, czyli wrzucimy tu i dodamy boxes, czyli takie skrzynki. Wrzucimy te skrzynki pod quick slider, czyli nasze slajdy i zapiszemy. Albo nie trzeba zapisywać. Odświeżam sobie. Ciach, odświeżaj się, draniu. I co się dzieje w tym momencie? No nie działa. Dlaczego to nie działa? Dlatego, że najpierw w ustawieniach, w czytaniu, musimy zmienić pewną funkcję. Strona główna wyświetla, czyli domyślne ustawienie jest, że nasza strona główna wyświetla ostatnie wpisy. No, trzeba więc wybrać statyczną stronę i strona główna ma być strona, którą ja wcześniej stworzyłem. Zapiszę sobie i pokażę wam, jak do tego doszedłem. Tak, ja w stronach wcześniej, dosłownie chwilę wcześniej, stworzyłem sobie nową stronę. Jest to strona główna. Wystarczy dodać nową stronę. Wejść tutaj, wpisać stronę główną i wybrać z atrybuty strony domyślny szablon. Czyli ten, który się włączy po włączeniu. Tutaj możemy też jeszcze edytować ten szablon z osobna, dlatego PageLine jest taki ciekawy, bo każda strona może być indywidualna i bardzo ciekawa. No ale zaktualizuję sobie to i w tym momencie, jak sobie odświeżę, to użytkownik po wejściu na moją stronę zobaczy sobie coś takiego. Będzie miał pokaz slajdu, będzie mógł sobie coś fajnego wybrać, co się dzieje, zobaczy tam na przykład ostatnie wpisy, jakie były i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa opcja. Tutaj w boxach na przykład można sobie różne odnośniki zrobić. Boxy pojawiają się od razu po włączeniu PageLines w tym miejscu. I są to takie po prostu kwadratowe zdjęcia, które mogą być krótkim opisem oraz odnośnikiem. Wystarczy wejść i zobaczyć, jak zbudowany jest jeden box, by w bardzo prosty sposób go zrozumieć. Box wygląda po prostu z budowy krótkiego opisu, tytułu i linku odnośniego. Tu jest akurat zdjęcie, można sobie też dodać właśnie, tak jak mówię, link. Można sobie właśnie swoje zdjęcie wybrać. Najlepiej robić tutaj zdjęcia podobnej rozdzielczości, bo jak testowałem ten box na tamtej stronie i na początek wrzuciłem inne rozdzielczości, to mi się takie schodki utworzyły, najmniejsze, średnie, większe. Więc warto zadbać o to, żeby to fajnie wyglądało.
Więc wystarczy tutaj sobie zgrać zdjęcie, wrzucić link i mamy swojego boxa, który będzie ciekawym odnośnikiem. Tutaj akurat nie mamy linku, więc nie da się z tego nigdzie przejść. Edytować to mogę stąd tylko, bo jestem adminem. Wy takiej funkcji na przykład nie będziecie mieli jako zwykli użytkownicy, wchodząc na mojego bloga. I teraz to, dodam sobie jeszcze jedną nową stronę. I wpiszę sobie na przykład na mojej nowej ekstra stronie artykuły. I tutaj dla odmiany wybram sobie na przykład template one, który zaraz skonfiguruję. Opublikuję sobie tą stronę, która się powinna tu pojawić. I mamy stronę artykuły. Zobaczmy, jak wejdę na tą stronę artykuły. Tam jest template one, zbudowany już, widać, że inaczej. My sobie jednak skonfigurujemy nasz template one po naszemu. Wystarczy, że wejdę w page lines drag drop. Zmienię tutaj template one i właśnie page template sobie zmienię. Tu mamy kontakt. Boxes sobie usunę. Dam sobie na przykład na górę quick slider i w ten sposób bardzo prosty go zostawię. Teraz sobie odświeżę. Jest jeszcze jeden mały problem, jak widzicie, nie mamy naszych wpisów. Tutaj mamy super zbudowane slajdy, ale wejdźmy sobie jeszcze właśnie w ustawienia czytania. I strona z wpisami ma być naszymi artykułami. Zmienię sobie nazwę. Odświeżę. I mamy już tutaj naszą stronę zbudowaną z artykułami. Czyli użytkownik wchodzi na naszą stronę naszego bloga, bo to jest WordPress, czyli blog. Widzi sobie taką fajną zajawkę, stąd możemy ostatnie na przykład, nie wiem, tutoriale wrzucić, ciach, ciach, ciach. Tutaj ostatnie wpisy jakieś dotyczące różnej tematyki. A, będzie chciał poczytać artykuły, kliknie sobie artykuły i przejdzie właśnie na przykład w takie okienko, które tu mamy. Co jeszcze można o tym powiedzieć? Jeszcze mamy tutaj prostą taką możliwość opcji edycji, to jest Page Options. Możemy z osobna edytować jakąś stronę. Na przykład możemy sobie z tego miejsca edytować nasze slajdy. Wystarczy po prostu. Mamy niestety ograniczoną możliwość tych slajdów w tym wypadku, bo jest ich chyba numer 10. Ale po co na więcej? Ja i tak zawsze twierdzę, że mi wystarczają 3-4 zajawkowe slajdy. I wystarczy po prostu sobie tutaj dodać zdjęcie, wybrać nasze zdjęcie naszego slajda, dać jego tytuł, krótki opis, link i jak ma wyglądać. Naprawdę nic trudnego. Bardzo fajny motyw, bardzo rozbudowany jak na swoją wersję darmową. Około $300 chyba kosztuje wersja pełna, ale nie chcę was pokłamać, bo sam nie jestem pewny, sam nie pamiętam, ale coś w takich cenach na pewno. Nie wiem jak wy, ale ja taką kwotą nie dysponuję póki co. Raczej prędko nie będę dysponował. Ale można naprawdę z wiele darmowych rzeczy skorzystać w sieci, tak samo jak w poprzednim tutorialu mówiłem o samym WordPressie, że zapłaciłem tylko za nazwę mojej strony i za sam serwer. A resztę już mam zrobione za darmo. Wystarczyło tylko chwilę poświęcić czasu, nauczyć się i sobie zrobić. I ja jeszcze powiem wam, że planuję sobie też sam zrobić właśnie ten motyw. Ustalić page lines, ale na razie jestem na moim Game Plus. Auto Damian. Który wygląda mniej więcej tak na ten czas. Jest dosyć prosty. I dążę do tego, że chciałem wam pokazać jeszcze jedną ciekawostką, mianowicie z budżetami. Otóż ciekawostka jest bardzo prosta. Chcemy sobie dodać fajny, interaktywny widget. Co do niego potrzebujemy? Wystarczy wejść na jakąś stronę typu l.king.pl i sobie coś znaleźć ciekawego, na przykład pogoda w Polsce. Tu mamy jakiś tam Kraków. Wybierzemy sobie Małopolska. Słowniki, moje miasteczko, liczba dni 5, wystarczy tytuł pogoda, możemy sobie zmienić kolor czarnym i tu już wygenerowany mamy tekst HTML. Jeśli umiecie sami takie rzeczy pisać, to nie musicie chodzić na łatwiznę. I potem następnie wystarczy sobie wziąć widget tekst.
jest tutaj tekst, wrzucić go tutaj, wkleić nasz tekst HTML. To jest dygresja, którą zapomniałem Wam ostatnio powiedzieć. Bardzo fajna ciekawostka. Odświeżam sobie i już tutaj pokazała się pogoda. Użytkownicy mogą patrzeć na przykład na naszej stronie pogodę. Oczywiście podałem to przykładowo, byle co wziąłem. I akurat pogoda raczej na takim blogu nie jest potrzebna, ale chciałem Wam pokazać, jak w prosty sposób można urozmaicić bloga ciekawymi widgetami, więc to jest taka dygresja na boku. Jaki mam czas? 20 minut. Czyli zawsze się muszę rozgadywać, liczyłem się 15 wyrobię. No ale mniej więcej tyle. Jeśli macie jakieś pytania do PageLines, możecie śmiało pytać. Tak jak wspomniałem, motyw bardzo fajny, bardzo interaktywny. Można na nim wiele fajnych rzeczy zdziałać. I już napisałem na blogu, co będzie w następnym tutorialu. W następnym tutorialu wrócimy już do After Effectsa i zrobimy prosty efekt przypominający zasady działania cząsteczek. Bardzo prosty. Robiłem ostatnio właśnie efekt ten z Afterem na Afterze Particulars. Macie ludzie z tej strony. To use your fingers za pomocą palca. Było to strasznie długie, więc postanowiłem przypomnieć i zaktualizować informacje na temat cząsteczek, bo już późniejsze tutoriale będą jeszcze ciekawsze. Będziemy sobie generować dymy, różne intra ciekawe robić. Mam fajny pomysł, na przykład z Wiedźmina 2 intro, które zgapimy, ale dla nauki trzeba się poświęcić. A póki co, do usłyszenia w następnym tutorialu. Siemacie.